Teraz jesteśmy w Stegnie, bo ona była za Jantarem, tak? No, więc z racji tego, że jeszcze tutaj nie byliśmy, a dość dużo opinii pozytywnych słyszeliśmy na temat Stegny, no to przyjechaliśmy zobaczyć, ale na tą chwilę, jak przyjechaliśmy, to nam się tutaj zupełnie nie podoba. No zobaczymy, jak tu wygląda plaża. Jest. I zamknięty. Lubię to. I taki parking tu jest. 10 zł godzina, 3 dychy cały dzień. Chyba jest niepłatny, bo jak pytaliśmy ludzi, którzy wychodzili z samochodów, mówili, że nic nie płacili. Tam w oddali też jest jakiś parking, ale też jest raczej płatny, skoro jest tablica tam. No obczajmy, idziemy na plażę. No i tam stoimy, a tu jest ten drugi parking leśny, leżący nad leśnictwa, ale też płatny. Początek płatnego parkingu. No niby spoko, ale mi się to nie podoba, bo tutaj słońca nie ma. Kampery 50 zł. Co ty gadasz? Kampery 50 zł, przyczepy i auto 50 zł. Porażka. No i tak to jest. W tych Stegnach. Czy fajnie? Nawet urokliwie, nie? Taki ryneczek mini. Zapiekanki mają po 11 zeta. Takie mini miasteczko. Dobra, ale nas interesuje plaża. I od razu za rogiem jest plaża. No fajnie. To mi się podoba, a tobie? Że tak blisko, pyk pyk. Nie trzeba gnać nie wiadomo ile. Ludzi kupa jeszcze. Bo pogoda się zaczyna robić. Ale tu nie kąpią się tak jak w Jantarze. I jak Madzia? Nie podoba mi się. Nie podoba ci się, wiem, wiem. Już cię znam. Ale jesteśmy, byliśmy, widzieliśmy. Kojarzy mi się, chociaż nie, w Krynicy Morskiej bardziej mi się podobało, bo było więcej statków. Więc tam to urok robiły te statki, a tu mi się nie podoba w ogóle. Aha, no dobrze. Ale pokazaliśmy widzom, no, jak jest w Stegnie. Tak jest, właśnie. Jedziemy tak samo szybko jak oni, tylko sami. No to jest to. Tak lubimy. A nie żeby się tam przepychać i wyścigować. Planujemy już dzisiaj być w Olsztynie. A dlaczego w Olsztynie? Dlaczego? No. No bo chcemy zobaczyć Olsztyn. Nigdy nie widziałem Olsztyna. Widzowie nam polecali to miasto, którzy nas teraz odwiedzili na Hello. Mówili, że warto zobaczyć. Widziałem tak w Google, no to ładny ryneczek. Dosyć ładne miasto, ma kilka jeziorek, takich małych zalewników, kałuż, także chętnie zobaczymy. No, dużo potem, dopytywaliśmy właśnie a potem, ludzi stąd. A no. Potem z Olsztyna ciśniemy już na Mazury, nie? Na Mrągowo. A Olsztyn to jeszcze nie Mazury? Nie. Wiele osób pisze, że Olsztyn to taka jakby stolica Mazur, ale to nieprawda w ogóle. Także zaraz za Olsztynem będziemy cisnąć na Mrągowo i później dalej. Na Mikołajki. No i pokażemy wam wszystko. Objazd, proszę państwa. Masakra jakaś. Gorzej niż masakra. Ojej. No jedź chłopie. Przejeżdżamy właśnie przez miejscowość, która się nazywa Morąg. O, zamek tu jakiś mieli. Tak? Pisało, no właśnie był kierunkowskaz. No, takie oto... No, coś ładnego. Morąg. Ładny bos cegły. Ogólnie to nie lubimy, jak nas prowadzi nawigacja przez miejscowości, ale jakoś to przybolejemy. Pogoda nam się trochę skiepściła, więc dobrze, że jesteśmy w środku kampera. No.
dalej podążamy na Olsztyn, a potem na Mrągowo. Kurwa! Znowu to samo? Tak. Patrz, jak nie rozpierdolił lusterko. Znowu ta sama sytuacja. Dobrze, że mamy lusterko i tak łatane, ale teraz znowu będziemy szukać części. Kawałek znaleziony, ale gdzie następny będzie? No i znowu nas przywalił samochodem innym lusterko nasze. Teraz te czwórką i oczywiście zwiał, tylko że teraz mamy włączoną kamerę, ale chyba nie będziemy tego zgłaszać, bo nie chce nam się czekać i ale jakim skurwysynem trzeba być? Patrz, jak spierdolił. No. Sorry, że klnę, ale mnie to wkurwia, bo jakim chujem trzeba być? Ciekawe, ile jemu się rozwaliło, mam nadzieję, że dużo. Bo to chamstwo jest, bo my się zawsze zatrzymujemy. A najlepsze, nigdy. Najlepsze, że jechał zwykłą T4, tylko zapierdalał, nie? No. Ale inny pan się zatrzymał z ciekawości, zawrócił się i wrócił się, żeby sprawdzić, czy wszystko okej. Okay. No, czy także żyjemy, czy wszystko okej, okay, nie? No, ale lusterko trzeba pokleić, większość części lusterko. Żeśmy... Wszystkie kawałki znowu znalazłam. Chyba znalazłam wszystkie kawałki, no. Także będziemy kleić, no bo jakoś do domu trzeba dojechać. No i taka sytuacja u nas znowu. No a tak wygląda nasze lusterko teraz. Standardowo. No, ono jest potłuczone, no bo było po poprzednim, więc w sumie to się rozwaliło to co ostatnio, ale stresik był. Kolejne miejsce. Tym razem fajne, bo już dzisiaj byliśmy w różnych miejscach, mieliśmy zostawać, ale było tak sobie, a tutaj jest tak swojsko, fajnie. No i zobacz, tam jest takie miejsce piknikowe, a dzisiaj mamy zamiar sobie robić ognisko, piweczko no, i w ogóle. No, bo musimy się odstresować jeszcze no. bardziej, po tym lusterku jeszcze bardziej. Ale chłopło znowu. No. Także mamy taki widoczek z kampera dzisiaj. Super. Pasi? Pasi, bardzo pasi. Zawsze wynajduję dzięki Google, nie dzięki tym aplikacjom wszystkim, bo tam gdzie są te aplikacje, to wszyscy tam jeżdżą. Taka jest prawda. Jednak się przestawiliśmy, bo tam było blisko drogi. Ładne miejsce, ale blisko drogi. I teraz mamy taki widok. Tu jest jakaś marina czy coś na tym jeziorze. Obczajmy sobie to zaraz bliżej. Ale już tutaj zostaniemy. A temperatura jaka? Pokażę czy nie pokażę? Tak jest pięknie. Ha. Ale ładnie. No nie? No fajnie. Pięknie jest. Tam było tak swojsko i cicho, tu jest tak bardziej na wypasie. Tu jest bardziej kurortowo. Po mościki, do perelki. Może zostaniemy tu dłużej. No zobaczymy. Kaczki śpią. Wszystkie śpią, prawie. Myślę, że będziemy tutaj bezpieczni. Skoro jesteśmy przy budynku policji. Fajnie jest. Deszcz już sobie poszedł. Miejsca tam też są na imprezowanie, na ognisko, więc będziemy sobie ogniskować. Ale tu jest kurde ładnie, no. Tylko tego teraz nie widać, bo jest pochmurno. Ale naprawdę, tam ta marina, to wszystko... Kurde. Tutaj ten pomościk do siedzenia. Nie no, super. Panna młoda i pan młody, a fotograf gdzie? Ale tu jest fajnie. Serio, serio.
fajowska miejscówka. Szkoda, że tak pochmurno. Nam emocje już opadły, bo już troszkę czasu minęło. Lusterko będzie do posklejania, chyba nie mamy wszystkich kawałków. Obejrzeliśmy sobie na wideo to w zwolnionym tempie i obydwoje mieściliśmy się w liniach, więc teoretycznie nie wiadomo, czyja wina. Chociaż mijaliśmy się z większymi samochodami, nie było problemu. Co chwila jeździły busy. Ale to nawet nie chodzi o to, no bo to lusterko i tak już wcześniej mieliśmy rozwalone. Samochód był niski, więc nie było, wiecie, takich myśli, że mógł nam urwać alkowę, tak jak było poprzednio. Ale na logikę, no zatrzymuje się w takich sytuacjach. No a nie bo ucieka. Nie, wiesz, obcy człowiek się zatrzymał, podjechał z powrotem, czy nic się nie stało, a taki ktoś nie podjechał. I przecież, nawet jakby była na przykład nasza wina, to ciekawe, czy by się nie zatrzymał. No teoretycznie też bym mógł nas pociągnąć do odpowiedzialności. No nie, to po prostu ludzie rozpierdzielają lusterka i jadą dalej. On po prostu uciekł. On uciekł i tyle. Tak się nie robi. Bo to już nie o to chodzi, bo wiesz, wąska była droga, więc mówię, mogło być tak, że nie pomieściliśmy się, ale mówię, jeździły tam co chwila busy. Przecież ja cały czas zjeżdżałem do linii prawej, żeby każdy mógł przejechać. Nie, mnie po prostu zastanawia, dlaczego ludzie się nie zatrzymują. Tylko uciekają. Z ciekawości po prostu, czy komuś się nic nie stało, nie? No, ja bym miała wyrzuty sumienia później, bo nie wiesz, co się tak naprawdę wydarzyło. No, mnie zadziwił ten chłopak, który jechał. Po prostu jechał skądś, jechał do Elbląga. Zapytał, czy wszystko ok, zaczął nam opowiadać swoje życie, pokazywał od razu trasę, jaką zrobił po Polsce teraz. No. Także pozdrawiamy go bardzo serdecznie. No. Nawet nie wiem, jak ma na imię. No, bo to tak nie wszystko wyszło w nerwach. No. Ale, na szczęście już jesteśmy na spokojnie na parkingu, możemy się teraz relaksować. Także trzeba posklejać i jechać potem dalej. I w domu wymienić już na nowe. Mamy nadzieję, ale że nowe. Ale nie wiem, czy jest sens wymieniać. No. Bo to strach. Szkoda nowych lusterek. No, szkoda. A tak to wygląda wieczorem. Fajnie jest. No i jesteśmy prawie że w centrum Olsztyna. Idziemy zobaczyć starówkę, stare miasto, rynek. Pogoda oczywiście jest jaka jest. Jeszcze wczoraj byliśmy nad morzem, na plaży. Było 19 stopni, a dzisiaj jest 9. Tak mega się zrobiło. Taki szok. Prawda, Madzia? Nic nie mówisz. Podoba mi się taka pogoda. No komu się podoba? Jak już jesteśmy w Olsztynie, to wypadałoby zobaczyć, jaki jest rynek, nie? No, robimy. Ale ogólnie podoba nam się tutaj, że w Olsztynie jest bardzo dużo tych takich miejsc, takich rekreacyjno-turystycznych. Także tak zorganizowane miasto bardzo nam się podoba. No i tam, gdzie staliśmy na przykład, nad tą mariną. Parkingi bezpłatne wszędzie. I ogromny parking. I da się, i takie wielkie fajne miasto, i da się. I takich fakt, miejsc jest więcej. Fakt, że w centrum są parkingi płatne normalnie, no bo to tak trzeba, nie? No. Żeby po prostu był przemiał ale ludzi, normalne, żeby ludzie na długo nie zostawiali auta. Ale tam w marinie, no super. Także i to mówię, plus. Możesz tam stać i w ogóle. No brak to i to, tylko to dla nas jest minusem. Tak, nie widziałam żadnego. No. Ale toalety są tu jakieś czasy. Są toalety, ale nie pójdziesz powiedzieć pani, dzień dobry, chciałem wylać kota. Albo wypuścić kota, a pani powie, kota do kibla? Ha. Ładnie tu. Kurde, ładnie. No ale pan jeszcze letni. My już troszkę zmieniliśmy ubiory. Ładnie tu. Bardzo ładnie. Tak to wygląda w Olsztynie. Lubię takie ryneczki. A ty, Madziu? Ślisko, co? No się właśnie ślisko podoba mi się nawet. Na Google wyglądało to gorzej. Ale w rzeczywistości jest lepiej. To tak jak my. Na filmach wyglądamy gorzej, a w rzeczywistości podobno fajniej. Oby tak było. No tak mówią ludzie. O, Marek jakiś taki chudszy i w ogóle niski. I młodszy. No. Magda to w ogóle się nic nie odzywa. Ja jestem chudsza w realu, a na filmach podobno jestem grubsza. No, tak to jest. No, także trzeba brać poprawkę
No to jak w tym, w realu jest. I tutaj chyba mamy amfiteatr. Chyba na pewno, nie? Pisze, czy jest napisane. Czyli to muzeum, co przed chwilą pokazywałem z amfiteatru, to jest od razu też zamek. Muzeum Warmii i Mazur. Ale już widać, że jest ładnie z wierzchu. Taki zwierz. Pewnie, żeby zwiedzać, to trzeba zapłacić, no bo nie ma nic za free. Ja my to rozumiem, my to wiemy. Ale czasami po prostu nie jest. Widzisz tak samo ten prom, nie? Ten prom, jak żeśmy przepływali przez rzekę. Uważam, że te trzy dychy było warto wydać. Patrz, ile ludzi tam pracowało, żeby ten prom obsłużyć. Dlatego... Tak? Normalnie 15, drugowy 10, rodziny 32. Aha. Czyli 15 by było za nas. Aha. Za jedną osobę naszą. No idź. O, remoncik. O, remoncik. Szkoda. No ale ciekawe, czy jest czynne, czy nieczynne. Wow, ile pieniędzy. Kurde, nie widać tego. Tam jest pełno kasy. Pełno. Kurde, nie da się ustawić ostrości. Nie będziemy wchodzić do zamku. Będziemy czy nie będziemy wchodzić do zamku? Nie. Nie. Jakoś nam... Ale to wszystko jest odnowione, zobacz, to jest piaskowane, no i tam wypełniane, remontowane, jest super. Tak powinno być. No, takie, nie, to były beczki, stare beczki, rozcięte na pół, później wycięte kilka desek i masz takie te. Fajnie to wygląda. Kurde. Pogoda jest jaka jest, więc wszystko pozamykane. Ale lipa. Wirtualny teatr historii. Bu. Pokazuję, gdzie jesteśmy. Fajne jest to, jak jest na tych wszystkich planach miasta zrobione dla niewidomych. Nie wiem, czy już pokazane, gdzie jesteśmy. To chyba trzeba stać z drugiej strony. Tu jest kościół? Nie. O, dobrze, dobrze było. Tu jest zamek. Tu byliśmy. Tu jest amfiteatr. Tu jest amfiteatr? Tak, tu jesteśmy tu. No. Ten kwadracik. Wieczorem to musi być ładnie, nie? Bo za dnia to wszystko jest takie se. A wieczorem robi się klimat. Tak jak było w Gdyni? Nie, w Gdańsku. W Gdańsku było mega. Straszelnie mi się podobało. Gdańsk mnie po prostu zauroczył na maksa. Tak samo Lublin. Lublin też, nie? Tylko wiesz, byliśmy wieczorem w Lublinie, nie? To też zrobiło klimat. W Lublin. No i w Krakowie też byliśmy wieczorem. No, ale... I w Warszawie też. No i pobieżnie. No. Na szybko. Na szybko obczailiśmy rynek, zamek, amfiteatr, czyli to co najważniejsze w centrum miasta. Mniej więcej wiemy, jak to wygląda. No, miasto też wiemy, jak wygląda, bo objechaliśmy chyba już je całe dookoła. No.
tutaj pełno objazdów jest i w ogóle, żeby wyjechać z tamtego parkingu przy marinie, to tak nas prowadziła nawigacja w koło. Kazał mi jechać w prawo, potem zawrócić, jechać tak, bo tam były słupki i się nie dało. Tam była masakra, no nie dało się. No. Mniejsza z tym. Trzeba się jeździć po dużych miastach, nie lubimy. Także nie teraz lubimy. Mykamy szybko. Dlatego na uciekamy stąd. Mamy 60 km do Mrągowa. No, Mrągowa też chyba duże miasto. Od jutra ma być słońce, a od poniedziałku ma być ciepło. Liczymy na to, że Mazury uda Więc nam się na Mazurach stąd, będziemy w fajną pogodę. Dopiero zauważyłem, że po tym nowym uderzeniu od lusterka mam takie wgnioty. Masakra. Yep.